Słuchajcie, nie spójrzcie dalej, zostańcie ze mną, ja wam pokażę teraz, jak sobie zrobić samemu tatuaż. Tak się składa, że jestem również tatuażystą. Odkażamy ręce. Odkażamy ręce. Rękawiczki zakładamy. Zakładamy rękawiczki. Patrzcie na to. I teraz co robimy? Najlepiej jakbyśmy mieli bezprzewodową maszynkę, a taką maszynkę bezprzewodową mam. Tu jest woda. Tutaj zaraz będę potrzebował presa, to już uwierz rękawiczkę, bo będziesz mi podtrzymywał, bo będę potrzebował jedną rękę, żeby mi podtrzymywała tutaj ocuka mam. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, muszę odkazić to miejsce, w którym chcę mieć wykonany tatuaż, tak? Odkażam. No, spokojnie. Tutaj, czy przy tym przypatrzę tego? Przypatrzę temu, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Obkolony. Jeszcze raz odkażamy. Ostro. Odkażamy ostro. Zamrażam teraz obraz. Stój. Wow, mam! Różowy specyfik, niczym glucik lecący z nosa, ale to jest to. Patrzcie, lecimy tutaj z stencilem, takim specjalnym stencil, printering. Magiczne tam cuda. Mam to. I teraz mam na papierze transferującym moją ulubioną 57. Odbijamy. Chodź. Widzisz? Lecimy? Jest 57? Jest pięknie 57. To teraz powinno się trochę wysuszyć. Damy się temu wysuszyć. Wariactwo. Mamy igiełkę 7 round liner na 35. Ja się boję trochę, powiem szczerze. Ty się presa boisz? No, to ty się powinien dbać. Ja nie mam czego. I lecimy. I teraz tak, wazelinką, delikatnie, kontrolnie. To powinno się normalnie, teraz jeszcze chwilę powinno to zesuszyć, tak? Ale z racji tego, że już mamy tatuaż, muszę tak powiedzieć, nie za trudny, to tąkam to, widzisz, w czarnym kolorze. Oczywiście mam tutaj kajenkę, Sol Nova Unlimited, presa dawaj, przyćmuj mi, dasz rady? Czyli tak, tutaj mi tak jakby zrób tak, czekaj, tak ci pokażę, tak. Daj tą rękę, tak. Nie, no kurwa, dawaj tą rękę tu, tak. Tak, dobra. Tak. Jesteś uparty. Jeszcze nigdy tego nie robiłem samemu. Bali? A! Daję. Jest? Jest. Jest. Masz to ładnie nacelowane przynajmniej. Oczywiście. Aaaa! I moja szczęśliwa siódemka. I od dołu do góry jedziemy. Mamy to. Aaaa! Kulawa siódemka! Jedziemy. Poprawimy to jeszcze, bo to jest już na siódemce. Nie chciałem tego na dziewiątce zrobić, ale... Przyozdobimy, tutaj pogrubimy, damy tu kropeczkę, żeby nie było, jest piękne, cak, jest 57. Mamy to. Krwawi, kończymy to, 57 jest, zakleimy to specjalną folią, tak zwaną second skin, lecimy, co ja się będę czaił, zrobimy konkretnie na całą rękę, cak, i co mamy to, i słuchajcie, zastanawiacie się pewnie, skąd ja tą gębę znam, ja wam powiem skąd to znam, bo ja kilka lat temu, nadal to prowadzę, nadal jestem Dawidem z kanału Projecting. Działałem po prostu sobie na YouTubie i blogowałem sobie, jeździłem po konwentach i mówiłem mądrze, bądź lub też nie mądrze na temat tatuaży w internetach. To było kiedyś. Teraz, że tak powiem, młodzi przyjęli to na TikToku czy tam w innych miejscach, ale nadal jestem Dawidem z Projecting, tylko po prostu miałem chwilę przerwy.
ale nadal jestem Kapitan Spoiling, więc zerknijcie na Instagramy, na YouTube, wszędzie gdzie jest Projekt Inc. Po polsku, tu jest chyba ci to wrócę. Projekt Inc. Co mi pokazujesz paluchem? Żeby lajka dać, tak? Martin tutaj gada, żeby się dać lajka i zdacie mnie pewnie oczywiście z kanału o nazwie Bez Kanału, gdzie z Patrykiem Suligiem testowaliśmy przeróżne konkursy, gdzie testowaliśmy automaty do gier i zwiedzaliśmy cały świat. Kanał Bez Kanału też ma TikToka, więc zobaczcie, o co chodzi na tym kanale TikTokowym, na tym właśnie profilu i zobaczcie też na Instagramie, co się dzieje na kanale Bez Kanału, na kanale Branding. Ja pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam też do Zatrzy, bo akurat tą koszulkę dzisiaj ubrałem, to nie jest w ogóle lokowanie. Pozdrawiam Antoana i resztę ekipy. Pozdrawiam. Thank you.